W odcinku odcinek będzie ten, co mówiłem wam o Lego Technic 42036 motor 2 w 1 i to jest druga część. Mówiłem w poprzednim filmiku, jak on się porusza, tak? Chciałem powiedzieć, o co to? Żeby coś z łańcuchem się stało. Dobra, jest wszystko ok. No nie jest wszystko ok. Co jest? Na torku. Jakoś źle go założyłem. Nie wiem. Czekajcie, wezmę stopa. On jest taki. Że już dzisiaj nagrywałem recenzję i dzisiaj nagrywam ten. No to on się porusza tak. Wiem, że trochę taka osa się nazywa TGS. No, no niestety, no. Widzicie. Czekajcie. O, widać tłumnik, jak się rusza. Takie żółte. O to chodzi. No to się. A się walą w łóżko. Dobra. Kacperku, no. Nagrywam! Nie wchodź, proszę, nie! Kurde, wystygnął. Dobra, zaraz kończę, bo się wnerwiałem normalnie. Tak. No. No to on tak się porusza, nie? Chcę go pchać. Nie wiem, czy można do niego. Chciałem zrobić silniczek taki. Kierownica jest bardzo ruchoma. No i to na tyle w tym filmiku. Na tyle w tym filmiku. Następny filmik będzie o innym motorze. Będzie on o takim motorze. Jest 2 w 1. Widzicie, przesunę tego. Taki będzie. Drugi. I oceniajcie, który jest lepszy. Ten. Ten motor. Czy ten motor. Ten albo ten. Widzicie? Ten. Albo ten. Oceniajcie też. Dobrze, no to tyle w tym filmiku na temat tego motoru. Czekajcie, schowam to. I to na tyle w tym odcinku. No. Dobra. I to na tyle w tym odcinku na temat tego motoru. Łapkujcie, lajkujcie, komentujcie mój kanał i subskrybujcie. Od nowa. Łapkujcie. Komentujcie, subskrybujcie mój kanał. Piszcie w komentarzach, który jest lepszy. Możecie sobie zatrzymać wtedy, kiedy pokazywałem tego drugiego. I tego. No to na tyle w tym filmiku. Żegnam się z wami.